Tajemnice czarodziejów. Część pierwsza. Dom starej Meg. To lato w Richmond 1982 roku wydawało się, że będzie zwyczajne, niczym nie wyróżniające się spośród wielu innych, których doświadczyliście, będąc w naprawdę olbrzymim błędzie. Kiedy suniemy uliczkami tej części Londynu, możemy dostrzec, że przedmieścia tutaj są bardzo, ale to bardzo spokojne. Drzewa chyboczą się na wietrze. W oddali możemy dostrzec tamizę i pojedyncze barki, które właśnie spływają po niej. Oprócz tego może mniej przyjemny siąpi deszcz, choć dla niektórych kojący, odbierający ten żar, który wręcz topił się z samego nieba. My natomiast zmierzamy do ulicy Roses Street, mijając numery 1, 2, 3, 4 i biegnąc daleko, daleko dalej, prosto w część, która nie jest zbytnio odwiedzana przez ludzi. Zapomniana trochę. Jest to część robotnicza. Tutaj znajdowały się manufaktury, jak i również znajduje się pewien dom należący do starej Meg, okrzykniętej dziwaczką. Nikt właściwie nigdy nie chciał dowiedzieć się, co wydarzyło się w przeszłości i dlaczego wszyscy unikają tego miejsca. Lecz dla naszych bohaterów ta tajemnica musiała zostać rozwiązana. Mowa tutaj o trójce młodych bohaterów, którzy wręcz unieśli jak najwyżej tą trudność odkrycia prawdy i podjęli się wyzwania. Jednak nie tylko oni, także ich przyjaciel, Thomas. Thomas wszedł do domu starej Meg. Jednak wróciwszy po kilku godzinach, nie pamiętał nic, co wydarzyło się we wnętrzu tego domu. Dlatego pytania rosły, a odpowiedzi było tak mało. Jednak jeśli chcecie poznać naszych bohaterów, cóż, musicie posłuchać dalej. Delikatny deszcz, który skapywał na wasze twarze, był kojący, a wy staliście wewnątrz starego, opuszczonego zabudowania. Unosił się tutaj lekko wilgotny zapach, a po środku, gdzie wcześniej schowaliście za kamieniami fajerwerki, które zakupiliście z zebranych pieniędzy, nie było ich tutaj. We trójkę patrzycie sobie prosto na twarze, obserwując, jak każdy z was wygląda i jak reaguje na całą sytuację. Właśnie. Jak wygląda Annabel? Annabel na pewno nie jest wysoką dziewczynką. Ma, jak na dziewczynkę z dobrego domu przystało, długie warkoczyki, tak bardzo ładnie ułożone, tak sięgające mniej więcej do połowy ramion. Mysie włosy, ale za to całkiem dostojne kokardy. Widać, że są dla niej bardzo ważne. Ma taką bluzę, na której ma wyszyty samolot. Pewnie zostało to wyszyte przez kogoś, dlatego że widać, że te hafty są takie nieidealne, ale ta bluza jest dla niej bardzo ważna. Bo w zasadzie zawsze, jeżeli gdzieś wychodzicie wieczorami, to w zasadzie zawsze ją ze sobą bierze, bo ma też taki bardzo dostojny kaptur, na tyle na ile dostojny kaptur może być w bluzie 11-letniego dziecka. I do tego oczywiście dżinsy, wiadomo, bo wszystko co zagraniczne jest dobre. Jest wyraźnie podekscytowana, ale chyba robi lepszą minę do złej gry, bo wydaje się trochę zaniepokojona, ale bardzo nie chce tego po sobie dać zobaczyć, bo uważa, że to tak nie przystoi, bo przecież ona wie, że nic im nie grozi i że ten plan jest idealny i nie ma żadnych wad. Roderick trochę góruje nad Annabel, bo jak patrzy w twarze swoich towarzyszy, to zawsze patrzy w dół, bo jest wyższy co najmniej jakieś dwie głowy. Może gdyby ktoś się przyjrzał jego twarzy, to widać, że to jest 11-latek, ale tak na pierwszy rzut oka wydaje się starszy, jakieś 4-5 lat. Ma krótkie czarne włosy, spodnie na szelkach i
biały podkoszulek, podpatrzony u starszych chłopaków i stara się przez to wyglądać poważniej. Wydaje mu się, że tak jest bardziej dorośle, a tak już go traktują. Do tego ma trampki, jasne jeansy również i taką wytartą, nie jeansową, tylko sztruksową kurtkę brązową. Gdzieś stoi też z takim podnieceniem na twarzy, które zupełnie nie pasuje do 16-latka, tylko właśnie bardziej do 11-latka. Duże brązowe oczy, w tej chwili nawet pojawiający się delikatny uśmiech na ustach. Roach w przeciwieństwie do Redricka jest najmniejszy z całej trójki. Przykuca sobie teraz pomiędzy swoimi przyjaciółmi i teraz wydaje się jeszcze mniejszy. Generalnie, jeżeli ktoś spotka Roacha, może pomyśleć, że to jest 10-9-latek, jest bardzo drobnej budowy. Ma roześmiane oczy i nieschodzący z twarzy uśmiech. Ubrany jest też pstrokato, kolorowo, przez co bardzo łatwo pomylić go z mniejszym dzieciakiem. Natomiast dzięki temu Roachowi wiele rzeczy uchodzi na sucho. Teraz patrzy w kierunku domu z zacięciem na twarzy i uśmiecha się szeroko. Z okna starego zabudowania, w którym się znajdujecie, manufaktory, faktycznie można dostrzec dom, który należy do starej Meg. Wygląda nietypowo, ponieważ ciężkie te zabudowania, które otaczają tą część starego Richmond, kontrastują w stosunku do tej chatki, która mieści się w tym miejscu. Stara, zdezelowana, opuszczona na pierwszy rzut oka, a jednak wciąż zamieszkała przez tą kobietę. Dziw chciał właściwie, że kiedy rozmawiacie nawet o niej ze starszymi osobami, to większość dorosłych ignoruje temat. Tak jakby Meg po prostu nie istniała. A jeżeli ktokolwiek o niej wspomina, to w większości wypadków są to dziwacy mieszkający w całej tej okolicy. Choć trzeba przyznać, Rodriku, że twoja ciocia ją kojarzy. I nawet kilkukrotnie o niej wspominała, mówiąc, że to biedna stara kobieta i lepiej ją zostawić samej sobie. Co tylko mogło zaiskrzyć jeszcze większe zainteresowanie tym, co mogła ukrywać stara Meg. I dlaczego tak bardzo stała się tematem tabu w okolicy. Stoicie dumnie spoglądając w dal. Prawdopodobnie pod kamieniami, które zebraliście tutaj, wszystko powinno być przygotowane, a wy byliście gotowi do działania. Na niebie, gdzieś w oddali, mogliście dostrzec pomału kłębiące się szare chmury. No dobra. Dzisiaj nikt nie może stchórzyć. Musimy wejść do środka. No ja nie stchórzę, a ty stchórzysz? Nie. No to w ogóle dlaczego o tym mówisz? No bo jeszcze nigdy tam nikt nie wszedł poza Tomasem, ale tak, to nie. Czego to się bać w ogóle? Ciocia mówi, że to po prostu jest zwykła starsza pani. No tak, ale wiesz, zwykła starsza pani, no Tomas nic nie pamięta przecież. A jak ty wejdziesz i zapomnisz więcej niż tylko to, co było w środku? Dobra, to idziemy tam, tak? No chyba tak. Bo pamiętajcie, starajcie się wszystko pamiętać w takim razie. Dobra, to jest dobry cel. Może sobie gdzieś to zapiszemy? Tak, musimy zrobić taką notatkę. I mapę, żebyśmy mogli, bo jak zapomnimy, to wtedy możemy rysować mapę na kartce. Masz kartkę? Ja mam kartkę, tak. Dobra. To możemy rysować mapę tego domu i jak zapomnimy, to potem będziemy mieli mapę i będziemy mogli sobie zapisać, że tu zapomnieliśmy. Nawet będziemy wiedzieli, jak wyjść, bo możemy zapomnieć, jak wyszliśmy. No właśnie. Roach otwiera taki żółty, mały plecaczek, który miał założony. Stamtąd wyciąga kolorowy piórnik z kredkami, ołówkami i zeszyt. Wrywa dwie kartki,
i podaje swoim przyjaciołom. Masz jakiś długopis, żeby zapisać sobie na ręku, bo kredką to jest ciężko. Chyba, żeby ją poślinić, pokaż. Wiesz co, mam pióro, ale mam tylko jedno i bardzo mi zależy. Nie, pióro nie, jakiś... Pokaż czerwoną kredkę. Podaję mu czerwoną. I Roderick bierze, zaczyna lizać grafit i stara się zobaczyć, czy da się radę napisać na ręku pamiętaj. To dłubiesz w swoim ręku, by zostawić ten napis i faktycznie po pewnym czasie udaje ci się zachować taki szary, wyraźny zapamiętaj, pozostawiony na twoim przedramieniu. Wydaje się, że się udało, ale kiedy tylko to robicie, w oddali słychać dźwięk. Taki tłuczonego kamienia o ścianę. Chwilę później kolejny raz. To chcę podejść do brzegu dachu, żeby zobaczyć, co tam widać. Podchodzisz bliżej i przechylasz się, by spojrzeć w tamtym kierunku i dostrzegasz, że na dole stoi dość wysoki chłopak. Ma czapkę z daszkiem przekręconą w drugą stronę, ma narzuconą za dużą kurtkę baseballową i podnosi kamienie i rzuca nimi. Kiedy spogląda do góry, dostrzegasz tą piegowatą twarz z rudymi włosami. Wielki Billy. W tej chwili jeszcze cię nie zauważył, ale widać, że kręci się i czegoś szuka. On rzuca tymi kamieniami w stronę domu Meg, czy po prostu rzuca? Rzuca w kierunku domu Meg. One się odbijają od ściany, od dachu, ale nikt nie reaguje z drugiej strony. W pewnym momencie Billy przerywa i gwizną z palcy. Słuchajcie, jak rozchodzi się echem? Ej, chodźcie, zobaczcie. Wychylam się tak, ale nie za blisko. Co on robi? Co tam jest? Ja nie widzę. No, Billy rzuca kamieniami. Gwizdzę. Kogoś woła chyba. Pewnie tych swoich chłopaków. Odwołujemy akcję? I co? I kto tu tchórzy? Nie, no słuchajcie. Oni, ja wiem, słuchajcie, to trzeba dywersja. To będzie dywersja, bo ona wyjdzie, zobaczy, że on rzuca kamieniami i my się wtedy zakradniemy. Świetny plan. Tylko nie wiem, gdzie ma tylne drzwi do domu. Ale na pewno nie tu, gdzie jest Billy. Wymieniacie spostrzeżenia, ale dostrzegacie także, że po tym, jak gwiznął Billy, po drugiej stronie domu można zobaczyć chłopaka. Rozpoznajecie szybko Jimmy'ego, który nachyla się w kierunku okna i widać, że lekko je uchyla. A w oknie natomiast po przeciwnej stronie, tam gdzie rzucał kamienie Billy, można zobaczyć cień starszej osoby, która wyglądała, a chwilę później zniknęła. Oni już robią tą twoją dywersję, ale to oni mają być naszą dywersją, ej. Ale oni nie powiedzieliśmy im chyba. To znaczy oni robią to sami, widzisz, i zaraz on wejdzie do środka i zobaczymy, czy będzie pamiętał. Poczekajmy i poobserwujmy może. Czy chcemy być pierwsi? Możemy być drudzy, ale... W sumie to będziemy trzeci, bo Tomasz był tam pierwszy. No tak. No ale ona, widzieliście, ona była w oknie i ona ich pilnuje. Nie no, ona patrzyła, co rzuca Billy, bo Billy odwraca jej uwagę. To idziemy z drugiej strony? Mhm. Szybko. Zbiegamy, no. Zbiegacie czym prędzej na dół, by dostrzec i zobaczyć, co tam się takiego dokładnie dzieje. Dlatego poprosiłbym o test na waszą szybkość, byśmy zorientowali się, czy wszyscy razem dobiegniecie do tego miejsca. Poziom trudności wynosi 4. Bierzecie swoją kość i wykonujecie test na waszą szybkość poruszania się. Mi zabrakło 1. 2 mam. A ja mam 5. Anabel, słuchaj. Dostrzegasz, jak twoi kompani, jeden ze względu na to, że nie jest najwyższy, przebiera swoimi nogami czym prędzej, ale nie daje rady, trudności całych tych podrzucanych kamieni, jak i również tych gałęzi powoduje, że raz się wywrócił, a to jednocześnie też uruchamia u Rodrika odruch pomocy, zatrzymuje się i zaczyna mu pomagać, a ty natomiast ich wyprzedzasz. Na chwilę stoisz w miejscu, oglądasz się i widzisz, że albo pobiegniesz teraz i będziesz wiedziała, co tam się dzieje, albo zaczekasz na swoich kolegów. Wy dostrzegacie ją, jak jest kawałek już dalej w uliczce i zaraz będzie wybiegała na zewnątrz. No to ja macham na nich ręką, że biegnę, no i biegnę tam. Słuchaj. Bo ja nie schórzę. Podbiegasz do płotu, który jest pełen dziur, jest powykrzywiany, a
Kątem oka dostrzegasz po przeciwnej stronie Billiego, który dalej rzuca kolejnym kamieniem prosto w kierunku domu Meg. Okno jest uchylone z tej strony, tam, gdzie Jimmy wsunął się do środka. Nie widzisz już go, ale okno wciąż jest uchylone. A czy jak się tak przykleję do okna twarzą, to okno... zobaczę, co jest w środku. Wiesz co? Okno jest całe zczerniałe, zakurzone, ledwo cokolwiek widać, ale jeżeli podejdziesz bardzo blisko, będziesz w stanie przyjrzeć się, co znajduje się w środku. No to biorę mój kaptur, zakładam kaptur, bo na pewno mnie wtedy nie będzie widać. Mhm. I się zbliżam do tych drzwi, tego okna, tej szyby tak bardzo ostrożnie. Patrzę, żeby nie nadepnąć na żaden kamień i żeby przypadkiem Billy mnie nie zauważył. I tak będę podglądać, co tam w tym środku się dzieje. Przykleiłaś się do szyby. Patrzysz do środka. W tym czasie wy dwaj. Widzicie, jak Annabelle zniknęła. Ty pomagasz wstać Jamesowi. Dzięki. Dobra, chodźmy, wiesz, żeby jej się coś, żeby coś nie zrobiła, jak to ona czasami robi. Dobra, musimy się pośpieszyć. I tak ruszacie przed siebie. Dostrzegacie Annabelle, która jest wręcz przyklejona do szyby. No nie, za blisko podeszła. Ale chyba jest bezpieczna. Po tych słowach patrzysz do środka, przyglądając się, co znajduje się wewnątrz. W sumie nigdy wcześniej nie byłaś aż tak blisko. W środku widać, że znajdują się meble, znajdują się jakieś stare lampy, chyba nawet oliwne. Oprócz tego widzisz także obrazy, bardzo dużo tych obrazów. Półki wypełnione książkami. Miejsce to wygląda tak, jakby było bardzo stare. Pasuje to do Meg faktem. A przed sobą, w korytarzu, widzisz, jak oparty o jedną z półek stoi Jimmy. Widać, że robi krok do przodu i w tym momencie nawet ty słyszysz, jak deska pod jego stopą, dokładnie widzisz, która, zaskrzypiała i z ciemności dostrzegłaś światło chyba latarki, które oświetliło twarz Jimmy'ego, a chwilę później było ono znacznie mocniejsze, wręcz oślepiło twój wzrok. Przymknęłaś oczy, otrząsnęłaś się. Wy widzieliście natomiast z oddali, jak przez moment w tej ciemnej szybie można było zobaczyć delikatny błysk. Odwróciłaś się, Annabelle, a potem spojrzałaś znowu w tamto miejsce. W korytarzu nie było Jimmy'ego, nie było światła, dalej było ciemno, a tobie trochę kręciło się w głowie. Chciałbym podejść do Annabelle. Pokazując Rouchowi, że idziemy? Pewnie. We dwóch zbliżacie się do niej. Kiedy podchodzicie dostatecznie blisko, mijając ten zniszczony płot, w środku widzicie, że wszędzie są porozrzucane kamienie w ogródku, także widać jakąś beczkę, która jest pęknięta, jakieś, chyba nawet książki są powsadzane w ziemię. Wygląda to wręcz nienaturalnie, ale opieracie rękę o Annabelle, pewnie się nawet wzdrygnęłaś, jak oni nagle się pojawili, jest skłowana jakaś. Ma jakiś taki błędny trochę wzrok. Fler, wszystko w porządku? Jimmy zniknął. Jak to zniknął? No on tam przyszedł, skrzypnęła deska, było światło i zniknął. I teraz boli mnie głowa. Ja widziałem kiedyś coś takiego. On wróci. Mówię ci. Ale to brzmi jak kosmici. Ale co to znaczy, że widziałeś coś takiego? No byli ludzie i sobie szli i zniknęli. A później byli tam. Czyli wrócili. No? No ale ludzie tak nie robią. Robią. No nie. Tak. No nie, ludzie nie znikają, Roach. No mówię ci, że widziałem. No dobra, ale to co, to nie wchodzimy, nie? Wchodzimy. Nie tchórzy. Ty tchórzysz? Jesteś największy. Ale to pode mną ma największą szansę zaskrzypieć deska. No to ja ci powiem, która to, bo widziałam. To na nią ale nie staniesz. Jak? Tylko ty jesteś pewien, że to byli ci sami ludzie, jak wrócili? Tak. A może mieli inne myśli, albo... Może nie pamiętali. Kiedy powiedziałeś, że a może oni, usłyszałeś wyraźny dźwięk krakania. Na płocie przysiadł kruk, który spogląda na was, kiedy znajdujecie się zaraz przy oknie. Odwracam się bardzo powoli w jego stronę, widać, że moje oczy się powiększają, takie z przerażeniem. Nie wiem, czy wolę wejść, czy zostać, ale on... Może on nas obroni. Dobra, wchodzę. Poczekaj! Może. I wślizguje się przez szparę w oknie. Roach,
To jeszcze nim wślizgnę się od razu za nim, biorę tak ze dwa kamienie i wsadzam je do kieszeni bluzy. Mhm. To będzie moja dywersja. Jasne. Niedługo było trzeba czekać, żeby Karaluch wykorzystał sytuację i wsunął się przez okno. Usłyszeliście jak opadł? Jego czupryna wyłoniła się zaraz po drugiej stronie, a on pomału wchodzi do środka. Przed sobą widzisz faktycznie korytarz. Obrazy po lewej i po prawej stronie. Jest dość ciemno, nie ma światła. Twoja pewność w przeciągu chwili zaczęła drastycznie maleć, ale wciąż jak uchylone jest to okno, wciąż te promienie słońca wdzierają się do środka. Gorzej, że coraz wyraźniej słychać zbliżające się chmury i słychać także piorun, który uderzył gdzieś w oddali. Roach zatrzymał się tak w połowie drogi. Widać, że dosłownie kiedy jest ta linia światła od okna, to na niej stanął. Psst, jest bezpiecznie. Możecie wchodzić. No to ja wchodzę za nim. Zastanawiam się, jak otworzyć okno bardziej, bo przez te przy... Nie przejdziesz. Nie dam rady, ale wiem, że nie mogę ich zostawić samych, więc staram się podnieść tak, żeby nie zaskrzypiało. Mhm. Łapiesz i pomału zaczynasz unosić. Okazuje się, że okno idzie bardzo powoli. Jest ciężkie. Nieużywane praktycznie. Dlatego poprosiłbym ciebie o test na twoją tężyznę, czyli będzie to z zdolności... Jaka trudność? Trudność będzie wynosiła 5. 6. Przez moment poczułeś, jak zatrząsło się to okno, ale utrzymałeś się, kiedy opadało i chwilę później podniosłeś wyżej, wsadziłeś... Kamień pewnie, który jeden z tych kamieni, może patyk jakiś, patyk żeby podtrzymać. Dokładnie. No i gramolę się do środka za nimi, starając się robić najmniej, jak jestem w stanie, hałasu, czyli trochę. Wylądowaliście we trójkę w środku. Panuje tutaj rzeczywiście półmrok, ale teraz, kiedy zostało podniesione okno, to jest dużo więcej światła i możecie dostrzec te rzędy obrazów, które znajdują się w tym korytarzu i przysięglibyście, że każdy z tych obrazów wpatruje się w was bardzo, ale to bardzo przenikliwie. Co dziwne, przedstawiają osoby ubrane niczym z książek historycznych, przynajmniej tak kojarzycie. Ciężko powiedzieć sprzed jak dawna, ale nie wyglądały jak typowi mieszkańcy Londynu. Flair, która deska skrzypi? Więc wytężam wzrok i wskazuję palcem miejsce, w którym stał Jimmy. Myślę, że to będzie zależało od twojej pamięci. Wykonajmy prosty też test na poziomie 5. Na mój mózg? Tak. Otóż 18. To kiedy stoisz, tak, to myślę, że absolutnie możesz w tym momencie opisać, w jaki sposób tłumaczysz swojej grupie, jak macie przejść, żeby uniknąć jakiegokolwiek trzeszczenia tej podłogi. Jesteście w stanie bez problemu dostać się do dowolnego pokoju, tylko informacja taka ogólna jeszcze, jak biegnie korytarz. Na samym końcu znajduje się chyba salon, widać tam stół, krzesła. Po lewej i po prawej stronie natomiast są zamknięte drzwi pokoi, a przed wami, tak mniej więcej w połowie drogi, są schody biegnące na górę. I mniej więcej na wysokości tych schodów znajdują się te deski, które skrzypiały. Okej. Okay. No więc zaczynam... Generalnie Anabel się tak pochyla bardzo blisko podłogi. Wygląda to bardzo dziwnie, ale tak się zaczyna jej przyglądać. I zaczyna chodzić trochę jak po szachownicy. Także przeskakując z pola na pole, sprawdzając, czy na pewno nie skrzypi. Bo jak te są bardziej wystające deski, to one na pewno będą skrzypiały i to tak jest. Ja nie wymyślam zasad, tak jest. I pokazuje, że tu jest taka książka i ona jest niebieska i tu, gdzie jest niebieska książka, to nie skrzypi, a tu jest taki obraz w zielonej szacie i ten pan w zielonej szacie też nie skrzypi i to jest dobra droga, po czym jak się znajduje na poziomie tych schodów, się tak dramatycznie zatrzymuje i wskazuje palcem, że to tu. I w sumie patrzę pod nogi, bo tu stał Jimmy, jak zniknął mniej więcej. To tak patrzysz w dół, wyraźnie widzisz ślady butów ubłoconych. To skomplikowane. Dobrze, że ty jesteś z nami. On tu stał. To w takim razie biorę kamień, ten, który mam w kieszeni. I to światło wychodziło z naprzeciwka, czy od strony schodów? Ono z od strony schodów. Pojawiło się. Najpierw był cień, a chwilę później błysk. To biorę kamień i rzucam go na schody,
Po czym bardzo szybko im pokazuję, żebyśmy je szybko minęli. Aha, czyli ty rzucasz i mamy przebiec, tak? Może trzeba było zrobić na odwrót, mówię, przebiegając. Słychać, jak ten kamień spada ze schodów, pum, 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 obija się, a wy przebiegacie. Do pokoju najbliższego, chowamy się. Ale do któregoś z tych zamkniętych drzwi, czy do tego salonu? Nie, do zamkniętych drzwi. Do zamkniętych drzwi. Otwieramy drzwi, wchodzimy do środka, zamykamy, tak, i wtedy patrzymy, co jest te, w pokoju. Które... Ja myślę, że nie, że wy otwieracie te drzwi, wchodzicie do środka, zamykacie je, i za chwilę wam powiem, co znajduje się w środku. No tak, właśnie dokładnie. Tak, właśnie to powiedziałem, że otwieramy, wchodzimy, jasne, zamykamy, jest takie uff, uf, tak. Ale nam właśnie jest. Poszło. Tak, widać jak was słucham. Dobrze. Słuchaj, ten kamień, on opada w dół, jest ciemno, bardzo ciemno w tym pokoju, wy zamarliście i słyszycie u góry trzeszczenie desek nad waszymi głowami. Ktoś przechodzi, schodzi w dół, słuchaj, taki szmer dziwny, mniej więcej głos, który brzmi w ten sposób. Nie, nie, nikogo już tu nie ma. Nie. Już idę, proszę pani. I z powrotem na górę wbieganie. A wy? To nie był Jimmy. To nie był Jimmy. Nie, to nie był wyraźnie głos Jimmy'ego. A chwilę później, kiedy wasz wzrok zaczyna się przyzwyczajać do otoczenia, dostrzegacie, że w środku, na stole, znajdują się w słojach przeróżne szkielety dziwnych istot. Dostrzegacie półki wypełnione jakimiś płynami, które lekko emanują takim przyciemnionym światłem i śmierdzi tutaj mieszanką ziół, ale także jakby coś się rozkładało. To jest paskudnie. Po co myśmy tu przyszli? No bo się tak przyciska bardzo mocno dłonie do ust, żeby nie krzyczeć. Podnoszę koszulkę tak, żeby sobie zakryć nos nią. To na pewno są jakieś robale. Wydaje się, że tak. Nawet słyszysz takie lekkie jakieś stukanie gdzieś, ale... Gdzie? Kręci głową. Chroboczą. I tak stoicie, zastanawiacie się i słuchaj nagle po przeciwnej stronie drzwi, po drugiej stronie drzwi, głos. Ej! Jimmy! Gdzie jesteś? Jimmy! To Billy. Jimmy! Halo? Może powinniśmy go tutaj wciągnąć, bo inaczej zniknie. I chwilę później słyszycie mniej więcej taki dźwięk. Coś opadło? Tak, proszę pani. Jednak był drugi. Już go przeprowadzam. I słychać, jak po schodach słychać taki dźwięk, taki łup, łup, łup. Trochę ciężki. To inaczej to zrobię. Pstryknijcie, słychać palce? Już nie słychać tego łup, łup, łup. Co oni z nimi robią? Nie wiem, ale musimy stąd uciekać. Chodźmy stąd, po co myśmy tu przyleźli? No bo samolot. Wybieram ucieczkę. Kiedy mówisz, wybieram ucieczkę, na stole dostrzegacie, że znajduje się jeden z fajerwerków, który zbieraliście. Ale tylko jeden. Biorę go. Ja otwieram plecaczek, żeby włożyć go do środka. Robimy dywersję drugi raz. Dywersję dywersji? Tak. A masz jeszcze jeden kamień? Nie, ale mamy fajerwerek. Możemy go odpalić w stronę schodów i uciekać. Ale nie wolno odpalać w domu fajerwerku. Ale nie wolno też znikać dzieci i ciągać ich po schodach. Możemy zrobić pożar. Ale jak chcecie inaczej uciec? Nie da się ciągać po schodach dziecka, które zniknęło. Musi być albo, albo. To może ono znika później, jak już pociągnął po schodach. Chodźmy stąd. Weźmy fajerwerk, zróbmy cokolwiek, tylko ucieknijmy. Wiem. A tutaj, a tu jest jakieś okno? Patrzę, zaczynam się rozglądać, czy tu jest okno w tym pokoju. Tak, rozglądasz się i nie, w tym pokoju właśnie nie ma okna, a tu jest bardzo ciemno. Właściwie całe to pomieszczenie z półmroku i dostrzegacie tylko te świece po bokach na stole, które są pewnie zapalane. Jest gdzieś lampa oliwna. Jest także obraz przedstawiający mężczyznę, który trzyma jakiś złoty kamień i tak patrzy na was. Tak przynajmniej wam się wydaje. Myślicie, że tą lampę można zapalić? Nie.
Wiecie co? Ja wiem. Rozglądam się za tymi płynami, co stoją na ścianach. Mhm. Czy któryś wygląda jak taki bardzo śliski, jak oliwa? Wybieraj. Znajdują się na stole. Po co dotykasz tego świństwa? No bo skoro nie mogę wysadzić tego fajerwerkiem, to możemy zalać schody tym glutem i oni się wtedy poślizgną i nas nie dogonią. Może w pokoju naprzeciwko jest okno i wyjdziemy nie przechodząc koło schodów. Ale ja nie wiem, czy ja chcę sprawdzać, co jest w drugim pokoju, biorąc pod uwagę to, co jest tutaj. Ale jak będziemy cicho, to nas nie za... Ale chodźmy stąd, bo tu zaraz przyjdą te robaki, które słychać cały czas. No dobra. Wy tak rozmawiacie między sobą, dyskutujecie, nawet nie wiecie, jak szybko czas biegnie, choć może słychać ten dźwięk. Myślę, że tu może być zegar, który cały czas cyk, 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 cyk wydaje dźwięk. Właściwie jakby nawet spowolnił, to bardziej jest cyk, cyk. A chwilę później słyszycie już, jak ktoś zaczyna schodzić po schodach. Cicho, 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 cicho. Biorę jakiś zielony... Patrz pani! Którą mam zabrać fiolkę? Szybko do drugiego pokoju. Nie, nie, nie. Tak. Ustawcie się za... Czekaj. Się otwieram do środka czy na zewnątrz? Widzisz, ja się nie schowam. A jak byś wolała? Czekaj, bo teraz muszę sobie to wyobrazić. Do środka. Myślę, że tym razem ku twojemu szczęściu są do środka. To ja ich łapię za... Szybko do drugiego pokoju, chodź. Łapię go za, ich za ręce i ciągnę tak, że jak drzwi się otworzą, to się otworzą na nas. A jest jakaś płachta? Może to jest przykryte jakąś plandeką? Tak, taką? Przykryte jest... Dokładnie. W sumie jak mówisz o plandece, ty w tym czasie ściągasz Rodrika do siebie, ale James rozgląda się i widzisz taką olbrzymią plandekę zarzuconą z boku przy ścianie. Jest łapię, olbrzymia. Łapię ją i zarzucam na naszą trójkę. To ściągasz ją z całej siły, zarzucasz i w tym momencie, kiedy ona opada na was, wy wzrokiem widzicie przed sobą w tym rogu... Co było pod nią? Tak, i widzicie... leżące ciało. Odwrócone, ma pusty wzrok i dostrzegacie Tomasa, który leży jak kłoda, wasz kolega, w rogu tego pomieszczenia. Ma tylko otwarte oczy. Ale co on tu robi? Przecież on... Tomas wrócił. Ono ich zamienia. Co? Ono ich zamienia. Nas... To... Przyklejam się do ściany. Ja kucam jeszcze, żeby być taki jak ona. Drzwi uchylają się. I do środka wchodzi ktoś. Widzicie swojego mniej więcej wzrostu postać, nawet trochę niższą. Jest ubrana w jakieś łachmany. Ma lekko szaro-różową skórę, ale dostrzegacie to ledwo przez tą płachtę, ponieważ ona zasłania wam część widoku. I postać ta podchodzi do ścianki tak... Ale... Proszę pani! Ty trzymasz fiolkę natomiast w rękach jedną. Proszę pani, ale... Eliksir... na pewno był w pokoju z eliksirami? To ja jeszcze dokładniej poszukam. O! O! Dlaczego ty leżysz odkryty? Czy on stoi teraz do nas plecami? Tak, stoi do was plecami. To ja w takim razie pod tą szmatą tak wystawiam w jego stronę ten eliksir. Tak, żeby stał odpowiednio daleko od nas. Żeby ten eliksir stał odpowiednio daleko od nas. I żeby jak się odwróci, to było pierwsze, co zobaczy. Jasne, słuchaj, rzuć na swój spryt. 8. Przerzuć. 1. Dobrze. To wysuwasz... fiolkę i on tak, widzisz, że sięga ręką w lewo, w prawo, przegląda to wszystko i w pewnym momencie ty tylko tak podsunąłeś palcem, kiedy on złapał tą fiolkę, patrzy. O, pani odłożyła nie na swoje miejsce. Chyba lepiej tego nie powiem. A wy przez płachtę już teraz dokładnie widzicie to coś. Ma sporych rozmiarów uszy, długi nos i olbrzymie oczy. Wygląda wręcz niemożliwie. No! I płachta się znalazła. I wyciąga rękę w kierunku płachty. Ja ją trzymam.
To jest odruch Roderika jest taki, żeby jej nie dać zabrać. Bo jak ją zabierze, to nas zobaczy. Jeszcze mogłem ją zarzucić na głowę. I niech on się w nią zawinie i wtedy dajemy w długą. To ja ją trzymam, może z dwóch stron zawinąć. Zobaczymy, co się stanie, nie? Przytrzymujesz, przytrzymujesz kurczowo. Ja mu pokazuję płachtę ręką, że na niego, że to narzucić. A wy natomiast z dwóch stron próbujecie zarzucić na to coś płachtę. To słuchajcie, wykonajcie w takim razie przeciwstawny test. Ty rzuć na swoją siłę, wy o natomiast nie. rzućcie na, myślę, że to będzie na, także na spryt. Okej, okay, to nie jest tak źle, mógł być gorszy. I przekonajmy się, co z tego wyniknie. 7. 2. No to teraz się wszystko okaże. 8. 8. Dobrze. To w takim wypadku ty trzymasz kurczowo, ale oni wyrywają z dwóch stron, obiegając to coś, ty trzymasz dalej i słuchaj takie... Jak ta słaba płachta jest rozerwana w miejscach, w których ją przytrzymujesz, trzymasz takie skrawki ja dwa. Ja panikuję, uderzam to coś w nos. Ja myślę, że tutaj nie ma nawet powodu do rzuty, tylko po prostu uderzasz tak, słuchaj, takie pum, takie tempe i chwilę później to puf, przewróciło się na ziemię. I jest ten moment zawieszenia, kiedy podejmujecie decyzję, co robicie. Łapię losową fiolkę i spłynę. Łapię Tomasa, próbuję go wyciągnąć w kierunku uchylonego okna. Jak widzę, że on łapie Tomasa, to mu pomagam, bo oczywiście jasne. Jestem silniejszy i łatwiej będzie fiolka, niż Tomasa. Kolejna, ale tak, losowa. Chyba inna niż to, co było trzymane. Zostaw to, po co tu bierzesz? Przyda się później i biegnę. Do czego? I fajerwerk! Jest w plecaku, tak? Dobrze. Wybiegacie na zewnątrz z powrotem przez to okno, którym weszliście. Ja natomiast wykonam jeden ostatni test. Wyrzućcie w takim razie na ucieczkę. Macie wszyscy plus 1, a poziom testu wynosi aż 9. Mówisz, że jaki dobrze. Jest ten? Jaki poziom jest 9 w tym momencie. 9. I mam plus 1, tak? Masz łącznie plus 2, bo masz plus 1, że jesteś dzieckiem i plus 1 ode mnie. Za scenę. A, to ja mam na 10. Masz 3. 1 plus 2. Wspaniale, słuchajcie, to wy wybiegacie, a ty, Rodryk, jesteś z tyłu. Ty zawsze... Ja niosę Tomasa, nie? Tak, niosę Tomasa. Pilnuję, podajesz, żeby... podajesz Tomasa przez okno i wychodzisz ostatni. Przechylasz się przez okno i w tym momencie trącasz ten patyk, który nie. spada, a chwilę później okno osuwa się i cię blokuje. Nie jesteś w stanie się ruszyć ani w jedną, ani w drugą stronę. Wszyscy są natomiast na zewnątrz. Czyli nogi zostały w środku, a tak, ja jestem... Tak, dokładnie tak. O nie! No to ja się rzucam, żeby się siłować z tym oknem. A ja ciągnę Rodrika, łapię tak, zawieszam się na nim, żeby go całą swoją mikromasą wyciągnąć. Ratunku, kurczę, nie dam rady. Przytrzymujecie go, a ona mnie później... złapie za nogi, ona mnie złapie za nogi. I kiedy mówisz te słowa, Rodrik, czujesz, jak coś trzyma cię za kostkę. Złapała mnie za nogi! To ja się szarpię z tym oknem. Kopię drugą nogą. Czekaj, bo tam się mieścisz, tak? To moja ręka się zmieści obok Rodrika w tym oknie. Tak. To ja tą fiolkę rzucam w to coś, co go trzyma za nogi. Okej, wykonajmy w takim razie ostatnie testy. Ty na siłę, ty natomiast rzuć w takim razie na K10, myślę, że ta fiolka, bo przyjmujemy, że to jest losowa, ona daje plus 3 do testu też. Łącznie 8 czy 8? Tak, łącznie 8. Łącznie 8. Ty? Mam rzucić za co? Jeszcze raz? Za siłę, tak? Za siłę, tak, bo kopnąłeś. 9 tym razem. Dobrze, to... Poczułeś, jak znowu coś uderzyłeś, usłyszałeś i przewróciło się coś. A po chwili słychać trzask taki tej fiolki i później a ty wyciągnięty zostajesz przez swoich kompanów na zewnątrz. I chodu, jakby w nogi. Biegniecie, nie? biegniecie trzymając Tomasa, on sunie po ziemi i chwilę później wybiegacie zza róg. Nikniecie gdzieś w ciemności zabudowań. Richmond. Części, manufaktur, zaraz przy Tamizie, a w oddali także już zaczyna coraz mocniej padać, uderzają pioruny i łapiecie chwilę oddechu. Ale co z Billim? I co z tym Jimmym? Tomas? Ja próbuję go obudzić, bo on będę jest... jak Tomas. Tomas jest taki nieprzytomny, prawda? Tak. Więc Roach potrząsa go, poklepuje go po policzku. Tomas? Tomas, słyszysz mnie? Ja odpowiadam Annabel, że będzie ich dwóch.
Będzie jeden w środku, będzie leżał, a drugi będzie chodził i udawał, że nic nie pamięta. Trzeba iść po policję. I policja przyjdzie i oni tam wejdą i ich uratują. Ale nie możemy powiedzieć policji, że weszliśmy przez okno do budynku, bo za to się aresztuje. No to powiemy, że widzieliśmy, jak oni weszli i nie wyszli. To my wtedy nie byliśmy w środku, a to nie jest ich dom. Ale ludzie tak robią. Ale to nie jest ich dom, że wchodzą i nie wychodzą. Jakby to był ich dom, że weszli i nie wyszli, to tak. Ale to jest jej dom i jak weszli i nie wyszli, to jest niedobrze. Myślisz, że jak powiemy to policji, to oni przyjdą tutaj? No możemy też powiedzieć, że był pożar. Fleur, a może najpierw zaprowadzimy Tomasa do twoich rodziców, bo z nim chyba nie jest wszystko w porządku. Gdzie ja jestem? Cześć, Tomas, uratowaliśmy cię. Jesteś w Richmond, Tomas. Co? Zabraliśmy cię z domu starej Meg. Kogo? Starej Meg, no bo leżałeś na stole, przykryty szmatą i byłeś taki nieprzytomny, no i cię wyciągnęliśmy i rzucaliśmy flakonikiem i Rodrik kopał takiego... Brzydkie dziecko takie. Potwora takiego i on miał długi nos i wielkie oczy i wielkie uszy i był taki mały, no i my cię wyciągnęliśmy, no i już wszystko w porządku. Pamiętasz? Nie. No ale... Ale czy inne rzeczy pamiętasz? Bo tego nie mogłeś, bo spałeś. A czy inne pamiętasz? Pamiętasz, jak tam wszedłeś? Moment. Tak! Już wiem. Nie, nic nie pamiętam. A może? Nie. No a ile widzisz palców? I macham mu ręką przed oczami. Dużo, ale... Moment. Chwila. Moment. James. Ty. Rodrik. Fleur. Tak. Mhm. Okej. Dobrze, wszystko się układa. Pamiętasz, jak graliśmy w tchórza? Aha! Nie! Do Meg! Nagle zerwał się. O nie! Ja tam znowu nie idę! Nie, już wszystko nie. Już zabraliśmy stąd, już jest okej. Nie idziemy do Meg. On zaczyna się wycofać. Nie będę tego powtarzał. Nie idziemy do Meg. Nie idziemy do Meg. Ona znowu spowodowała... Ja tam poszedłem, chciałem z nią rozmawiać, chciałem zapytać się, co się stało w jej domu. Widziałem wyraźnie. W jej pomieszczeniu znajduje się lustro, a w tym lustrze jest ktoś. I ona rozmawiała z tym kimś i ja to dobrze widziałem. A chwilę później błysk. Błysk i leżałem na ziemi. I go widziałem. Takie duże uszy. A ona stała i mówiła, no i co teraz z nim zrobimy? Nie powtarzamy tego. Wyście zwariowali. Jesteście szaleni. Wy tak samo patrzcie jak ona. Nie. Widzicie, jak on zaczyna odwracać się, powoli, spogląda jeszcze na was nerwowo i chwilę później zaczyna biec. Ja właśnie chcę go spróbować złapać w tym momencie, kiedy widzę, że on się odwraca, widzę, że on będzie pewnie uciekał. Jakby próbował zatrzymać. Słuchaj, kiedy wyciągasz rękę, próbujesz go złapać, to on wyrywa się nienaturalnie silnie, tak jakby naprawdę był potężnie przerażony. I mógłbyś go przytrzymać, ale już czujesz, jak to ubranie zaczyna się rwać na nim. Puszczam. Mówię, poczekaj, ty tam poszedłeś drugi raz? On tak zatrzymał się kawałek dalej, spojrzał na was. Nie idźcie tam nigdy więcej drugi raz. Tak, poszedłem. Ale tam jest Billy Jimmy. Co? No oni tam wyszli i znikli. Zapomnijcie o nich. Zapomnijmy o tym miejscu, to miejsce nie istnieje. Rodzice mieli rację. Nie ma starej Meg. Ten dom nie istnieje. Nic nie istnieje. No ale on istnieje. I wybiegł. Wybieg gdzieś, słyszycie tylko jego kroki, jak odbiega dalej. Myślę, że powinniśmy pogadać z twoją ciocią, Rodrik. Powiedzieć jej to, co powiedział nam Tomas. No bo rodzice faktycznie mówią, że stara Meg nie istnieje. Chyba, nie? Ale moja ciocia mówi, że to jest zwykła starsza pani. To... Żeby jej dać spokój. To i tak już jest więcej niż rodzice, którzy mówią, że nie istnieje. Może jak twoja ciocia usłyszy, że robi takie rzeczy, to zmieni zdanie. O. I pójdzie i jej powie, że tak nie wolno. I, dobra. I te małe, brzydkie dzieci z dużymi uszami i długimi nosami też wypuści. Myślisz, że to są dzieci? No małe no, chyba są. Chyba tak. Są jeszcze mniejsze ode mnie, więc
Kim mogą być? Słyszycie takie puf, taki dźwięk jakby coś puf, rozbiła się, jakby taka, bierzecie opakowanie mąki i rzucili nią o ziemię. To mniej więcej taki dźwięk się rozszedł w oddali, ale taki całkiem blisko. Czy to ten sam dźwięk, który słyszeliśmy, jak znikał... Billy? Dokładnie taki sam. Czujnie się rozglądam i przykucam. Czy to od strony domu Meg? Mniej więcej tamten kierunek. Idziemy sprawdzić? Uciekamy? To jest ta lepsza, moim zdaniem, rozwiązanie. Ucieczka. No ale Billy i Jimmy. Ciocia Rodrika im pomoże. Tak. No dobra. No to chodźmy do cioci Rodrika i ten, no i chodźmy. Tak. Tylko tak szybciej. Chodźmy. Sprawnie. I kiedy podejmujecie tę decyzję, odwracacie się, rozchodzi się echem wyraźny dźwięk głosu. Stać! Nie ruszajcie się. Widzę was. Nie ruszajcie się. Czy to jest głos tego dziecka brzydkiego? Chodźmy, zobaczymy, co zrobi. Zaczynam iść. Tak powoli stawiam krok, tak jakbym sprawdzał do końca, czy nic się nie stanie, a potem, jak nic się nie dzieje, to zaczynam iść trochę szybciej. Wcale nie chcę uciekać. No jak zacznę biec, to przez przypadek. To robisz krok, jeden, drugi i chwilę później rozchodzi się głos ponownie. Rodrik, zatrzymaj się! Nie. Nie chcę niczego złego, chcę z wami porozmawiać. Gwarantuję, że nic wam się nie stanie. Ja wkładam rękę do kieszeni, bo mam jeszcze ten drugi kamień. Ale jak będziesz coś próbował robić, to znowu dostaniesz fangę. Bolało. To uważaj. Drugim razem też bolało. A to przez przypadek, trzeba było mnie nie łapać za nogi. A trzecim razem jeszcze bardziej. Kolego, ciocia Rodrika na pewno ci pomoże. Już nie musisz wracać. Skąd wiesz, jak ja mam na imię? Mac. Bo wiem, jak ma na imię też James i jak ma na imię Annabelle. No ale skąd? Jesteście na liście. W ogóle pokaż na się. Na czym? Pomału za sterty kamieni jakby głos dobiegał z zupełnie innego kierunku. Z przeciwnego kierunku wyłania się pomału postać. Widzicie wyraźnie tą zmarszczoną twarz, ten długi nos, obszarpane ubranie, które wisi na nim i wygląda właściwie jak worek na kartofle bardziej niż cokolwiek innego, ale jego oczy błękitne są bardzo spokojne. Nie widać w nim jakiejkolwiek złości, którą czasem można dostrzec, co na swój sposób jest nawet i uspokajające dla was. Choć podejrzewam, że ty, Annabelle, czytałaś o różnego rodzaju zwierzętach, które potrafią przybierać różne kształty, żeby przyciągać inne, to podejrzane. Nazywam się Szlamek. To dziwne imię dla dziecka. Usiadł. Patrzy na was. Dlaczego nosisz worek? To moje ubranie. Nie masz jakiegoś lepszego? Chciałbym mieć, ale nie mogę. Mogę ci dać. To nie takie proste. No patrz, no i tutaj nawet zaczyna się wyplątywać ze swojej bluzy. Nie jest ci zimno? Annabelle, nie powtarzajmy tego, nie narzucisz tego na mnie i nie uciekniecie znowu, stój. Jak w połowie, tak z bluzą mniej więcej na wysokości czoła się zatrzymuje. To czego od nas chcesz? Szlamku. To zabrzmi chyba... Żeby udowodnić, że nie chcę nic złego, James, pamiętasz, kiedy wyciągałeś kotka? Tak. To te rączki ci pomogły. Tak uniósł swoje drobne dłonie. To ty tam byłeś? Ja. Czemu? Pilnowałem cię. Czemu? Tak samo Annabelle. Prawie spadła z drzewa. To ja cię obudziłem tam. Ale po co? W ogóle ciągle nie wiemy, kim jesteś, oprócz tego, że jesteś Szlamek. A tak w ogóle to skąd ty to wszystko wiesz?
bo te wakacje chyba będą dla was wyjątkowe. Kończycie 11 lat. No. A skąd to wiesz? Bo jesteśmy na liście przecież. Tak. Ale jakiej liście? A właśnie, na jakiej liście? Jak to na jakiej? Wstał, otrzepał się przyszłych czarodziejów. No, jakich czarodziejów? Ja mam być dentystką. To raczej nie jest ci pisane. Pstryknął palcami i nagle pojawił się koło was. Puh. Mocniej trzymam kamień. Ja podnoszę rękę. Uważaj. Jestem tutaj, by pomóc trochę wam, ale myślę, że na tym etapie nie powinniście tego wszystkiego aż tak dobrze pamiętać. Nie. Nie. A jeżeli zagwarantuję, że sobie... Nie. To posłuchajcie mnie. Będę wam wyjaśniał wszystko po kolei. Każdego wieczoru spotkamy się o tej godzinie. W oddali usłyszeliście, jak echem rozchodzi się dźwięk zegaru wybijającego godzinę 18. No dobra, dobra, ale co z Billim i Jimmym? Nic im nie będzie. Tak samo z Tomasem. Ale on leżał przykryty szmatą. I strasznie się bał. Czy oni też są na liście? Nie, właśnie o to chodzi. Znaleźli się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiedniej porze. Moja pani musiałaby pomóc im, żeby zapomnieli. Z Tomasem coś nie wyszło, nie wiedzieć dlaczego, ale podejrzewa, że to pewnie dlatego, że przebywał razem z wami zbyt długo. Magia jest bardzo specyficzna. A ja nie mogę tutaj dłużej być, bo pani się będzie martwić. Posłuchajcie, by udowodnić, że nie jestem przeciwko wam, widzimy się jutro o tej samej porze. Pa! Pa? Pa? Kiedy to powiedzieliście? Już go nie było.